Nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, po angielsku General Data Protection Regulation, dotyczy ochrony praw karty podstawowej obywateli Unii Europejskiej. Czyli Unia Europejska doszła do wniosku, że musi w jakiś lepszy sposób dokonać zabezpieczenia tych 750 milionów obywateli, którzy mieszkają na terenie Unii. Technologia, którą dzisiaj dysponują firmy informatyczne, wymusza przetwarzanie danych w różnych miejscach. Unia Europejska chce zabezpieczyć interesy obywateli, między innymi osób fizycznych, aby te osoby były chronione i informacja o nich w sposób maksymalnie dobry i maksymalnie pewny. To będzie wymuszało po stronie firm informatycznych duże zmiany informatyczne i wiele inwestycji. My jako firma VMware zleciliśmy wspólnie z firmą Trend Micro badanie świadomości na temat nowego rozporządzenia GDPR. No niestety wyniki są szokujące. Ponad połowa firm nie wie, że takie rozporządzenie wchodzi w grę, mimo że ono wchodzi właściwie już za półtora roku i ma zacząć obowiązywać od 2018 roku. Sprawa wydaje się dość poważna z uwagi na to, że kary za nieprzestrzeganie rozporządzenia GDPR są olbrzymie. Może to również dotyczyć na przykład 4% obrotu firmy i wszystkich grup kapitałowych danej firmy. Proszę sobie wyobrazić, jakie to są pieniądze. Poziom zabezpieczeń zarówno danych osobowych, ale w ogóle danych firmowych jest bardzo niski. Świadczy o tym ogromna liczba doniesień o wyciekach. Teraz skąd się bierze ta liczba doniesień spoza Polski, spoza Unii Europejskiej? Ponieważ do tej pory w ramach Unii, w ramach krajów unijnych nie funkcjonowały regulacje, które wymuszały powiadomienie organów nadzorujących o samym fakcie włamania. Właśnie GDPR wprowadza tego typu nowy obowiązek. To będzie też powodowało, że firmy będą zmuszone do bardzo poważnego traktowania kwestii bezpieczeństwa. Nie tylko takiego, powiedzmy, absolutnie minimalistycznego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, ale dużo szerszego, polegającego na konkretnym zabezpieczeniu tych zbiorów danych, które są przetwarzane, pilnowaniu danych każdego klienta, żeby nie padły one ofiarą ataku hakerskiego.